Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kocie Schlonburgera. Nie no, żart. Impostor Factory. Moi drodzy, wracamy oczywiście do sprawdzania naszych pokoi, no i co, idziemy na górę. Stop. Power time? Wow, o wszystkim pomyśleli. No tak, jak robot miałby przecież po schodach wejść, nie? Ciekawe, ciekawe. Dobra, następny pokój to jest pokój ten taki, wiecie, z szachami. Już są zamknięte niestety. Pogadać sobie z nimi nie możemy. A szkoda. Tu też zamknięte. On został ostatni. Może coś świeczniki? Nie? Nic? Wymyślny obraz z kobietą, której oczy zdają się za tobą podążać. No dobra. Są. Opuść pokój, by zresetować i wejdź jeszcze raz. Okej, skoro i tak cały czas tu jesteś, to do czego w ogóle jestem potrzebny? Quincy również jest przedmiotem testu. Dane wykazują, że obecność Quincy'ego wpływa na wynik. Zmieniam coś po prostu tu będąc? Dlaczego? Niemożliwe do stwierdzenia, potrzeba więcej danych. Tylko się robi dłuższy faktycznie. Taki długi. Ale dlaczego? Długi kot. Miau, miau, miau. Nie mogę. Dobra, laptop z fizycznym zamkiem. Tu nic i tu nic. Soki. Coś w koszu? Nic, nic. Łyskacza też nie chcę napić. Się. 15:27. Czas nie minął. Nic a nic. Jedzą sobie nadal. Jedzą sobie nadal. Nadal siedzą. Nadal siedzą. Która jest godzina? 15:21. 15:21. Trupy. Okej. Wykryto anomalię. Ale czemu? Co tu się dzieje? Taki długi, ale dlaczego? Właśnie non-stop. Wszystkie anomalie odnotowane. Oczekuję z raportem na Linry. Dobra. Chodzimy na dół. Linry? Wróciłaś. Linry, co się stało? Wow, co ty wyprawiasz? Linry? Zaczynam się bać. Potrzebuję tylko chwili. Co się stało? Co tam widziałaś? Nic. Hej, możesz mi powiedzieć. Przecież nikomu nie powiem. Linry. Linry, wstępne testy zostały zakończone. Hipoteza nadal aktualna. Kontynuować? Tak. Będę tam niedługo. Potwierdzenie. Kierować się do sali przyjęć. Hipoteza? Proszę kierować się do sali przyjęć. Proszę kierować się do sali przyjęć. No dobra, już. Rozpoczyna się. Pamiętam to z jej wspomnień. Robił demonstrację maszyny, prawda? Wspomnienie chyba nie zaszło za daleko. To najdalszy punkt. Śmierć jest zmienna, ale... Wszystkie styczne śmierci schodzą się w tę chwilę.
Podczas demonstrowania maszyny gościom? Potwierdzam. Według danych, jeśli opuścimy ten spokój, wszyscy zginą. Wszyscy w tym pokoju? Zginą według danych. A teraz opuśćmy ten pokój. Co? Musimy? To konieczne. Opuść ten pokój i wróć, aby potwierdzić. Nie coś mówił? Nic? Zero? Nul? Proszę wyjść i wrócić do tego pokoju. Scena nie będzie zresetowana, a śmierci są oczekiwane. Proszę wyjść i wrócić. Nie mogę tu nic zrobić. No to... Zniknęła. Dane wykazują, że Linry jest offline. Znowu? Wróci. Tymczasem proszę wrócić do sali przyjęć. Faktycznie. Śmierci potwierdzone. Resetowanie pokoju. Czekaj. Jeśli mogłeś zresetować pokój z nami w środku, to czemu wcześniej za każdym razem musieliśmy wychodzić i wchodzić? Wyjście nie było konieczne dla resetu. Wyjście było konieczne dla śmierci. Co? Kiedy patrzymy, nie umierają. Co się stało? Nie jestem pewna. Nie powinno się tak. Nigdy wcześniej się tak nie działo. W tym scenariuszu występuje awaria sprzętu. Centrum obliczeniowe w piwnicy zostaje zniszczone. Zniszczone? Jak? Brak danych. Resetowanie. A teraz ostatni test. Quincy pójdzie do piwnicy. Pokój centrum obliczeniowego? Potwierdzam. Oba miejsca będą obserwowane. Oczekiwana anomalia danych. Jakiego rodzaju anomalia? Nie wiadomo. W takim razie chyba sam się przekonam. Pamiętasz wejście? Stół bilardowy? Potwierdzam. Proszę zaczynać. No dobra. Zaczekaj. Niebezpiecznie iść samemu. Kot pójdzie z tobą. Weź to. Weź to. Weź to. Kot dołączył do drużyny. W sumie jasne, czemu nie? Dobrze, kot mi się podoba. Wchodzimy na dół. Z mega kotem. To jest kotofreczka. No i pytanie, co tutaj się dzieje? Bo wiecie, co tak sobie teraz myślę? Zginął ten nasz kolega, tak? Ten pseudoinformatyk, który nawet niedawno gadał. Czy jego świadomość nie została tutaj jakoś zapisana? Kurczę, no właśnie. Dobra, jesteśmy na dole. Trochę tu strasznie, jak nikogo nie ma. Idzie. Okej, okay, tutaj mamy przejście. Czy ja mogę gdzieś indziej pójść? Mogę. Tylko czy ja czegoś mogę tutaj szukać? To jest dobre pytanie.
Ja bym się chciał przejść jeszcze w drugą stronę. O, tutaj. Mogę tu czy nie? To jest kafeteria. To jest tylko jakiś telewizor. Nic więcej. I tam po lewej stronie jest komputer kwantowy, z tego co pamiętam. No. Trochę słabo, że tak dali nam, czyli wiecie, przejście i w sumie nic z tym. Tutaj łóżko. Kurczę, myślałem, że czegoś się dowiemy dodatkowego, czy coś, ale nic. Nawet nie możemy pomieszkować. Łabizna. Znaczy, no możemy mieszkować, ale tylko tak o. Dobra, no ale tu jeszcze był gabinet tej doktor, tak? Też nic? Kurde. No to się zawiodłem. Zawiodłem się, myślałem, że coś będzie ciekawego. No ale niestety. No do knura. Albo ten Lindley sama psuje. Nie wydaje mi się, żeby ten korytarz wcześniej był taki długi. Biegać też nie możemy. Co to było? Kocie, wojownicze koty ninja, pamiętaj. Ty pazurami, ja kopię wieja. Słyszałeś to? Coś jest nie tak. Możemy się wrócić? Czy nie? Chyba nie. Ten dom, który jest tam. Chyba. Nie możemy się cofnąć. Kurczę, o co tu chodzi? Obserwujemy Linry albo tego doktorka. Przeniosło nas na środek. Dziwne. Nie, chwila. Wiecie co? Stop! Dajcie spokój! Co do knura ma być? Czemu ten korytarz jest taki długi? Skąd bierze się to światło? I co z tymi dziwnymi dźwiękami? Słyszysz to? Pieprzone, upiorne skrzypienie drewna. Jak? Wszystko tu jest z metalu i cementu. Nie ma tu żadnego drewna. A ty? Co ty tu w ogóle robisz? Jak niby masz mnie strzec? Nie masz nawet noża. Jesteś tylko kotem. A jak się nad tym zastanowić, nie jesteś nawet aż taki długi. No, wyobrażasz kitkę. Gdybyś chociaż był do czegoś przydatny. No... i... Dobra, słuchaj. Przepraszam. Nie powinienem był tego mówić. Po prostu... To był bardzo ciężki dzień, wiesz? Najpierw te wszystkie morderstwa, a potem się dowiaduje się, że nie istnieje. Coś takiego może zaboleć nawet optymistę. Z drugiej strony, gorzej chyba już nie będzie. Chodź, dokończymy to. Cokolwiek nas czeka, poradzę sobie. Ila? Co to było? Kot ewoluuje! Zmieniłeś się! Stałeś się czymś innym. Czymś... bardziej... Chcesz iść przodem?
W najczarniejszej godzinie naprawdę stanąłeś na wysokości zadania. Przepraszam, że cię wątpiłem. Dobra. Chodźmy zaobserwować ten głupi komputer. O, jestem kotem. No, jestem kotem, ja pierdzielę. Zaraz komuś tutaj plombę wybijemy. Halo? Lindri? Wróciłaś? Tak. Przepraszam, musiałam na chwilę wyjść, żeby coś potwierdzić. Zbliżacie się już do centrum kontroli? Taką mam nadzieję. Idziemy już kupę czasu. Korytarz, który do niego prowadzi, wydaje się być rozciągnięty. Wygląda na to, że jest zapętlony. Też mam takie wrażenie. Chwila. Dosłownie zapętlony? Tak. Daj mi chwilę. Powinien być już naprawiony. O, dzięki. Ale czemu tak było? Nie jestem pewna, ale pokój powinien być tuż przed wami. Daj znać, jak będziecie na miejscu. Zacznę wtedy sekwencję z demonstracją. Jasne. Kot przodem. Kot w butach. Znaczy bez butów, ale w rękawicach. Idziemy komuś stukać. No cóż, wreszcie dotarliśmy. Jesteś gotowy? No dobra. Lindri, słyszysz mnie? Tak. Scena jest załadowana. Powinniśmy przygotować się na coś? Wystarczy, żebyś tam był. Będziemy mieć transmisję twoich danych. Musisz tylko stać się obserwować. Świetnie, jestem w tym dobry. No to zaczynamy? Rozpocząć ostatni test? No tak. Tak, jesteśmy gotowi. Załatwmy to. Okej. Zaczyna się scena z demonstracją. Powinieneś zobaczyć, jak uruchamia się sprzęt. Tak, właśnie to zrobił. Dobrze. Nie spuszczaj z niego oczu i powiedz, jeśli zauważysz coś dziwnego. Widzisz coś? Nie. Wydaje się działać normalnie. Chociaż... Jest jakiś dziwny dźwięk. Jaki dziwny dźwięk? Jakieś zwarcie? Nie. Nie dobiega z maszyny. Wydaje mi się, że tu gdzieś... Quincy? System jest prawie gotowy. Co widzisz? Sam doktorka. Nie ruszaj się. Czym jesteś? Dlaczego nie mogę cię znaleźć w systemie?
Dlaczego? Czyli ty jesteś powodem. Kiedy wcześniej się odłączyłam, kiedy się wylogowałam, nie było tam nic. Nic, tylko maszyna do zalogowania się z powrotem. Tak jakby cały świat po prostu zniknął. Czy ja też nie jestem prawdziwa? Nie. Jesteś prawdziwa. Przynajmniej w stosunku do tego miejsca. Lindley? Więc... ile? Zbyt wiele. O czym to mówi? Zbyt wiele czego? Zbyt wiele światów. Jesteśmy daleko w górze, Quincy. Jest pod nami bardzo dużo warstw. Multiversum. Znaczy, że... to jest... nie wiem, czy kojarzycie ogólnie tą opinię, tą teorię o tak zwanym świecie symulowanym, czyli że jeżeli my jesteśmy już zdolni do tworzenia symulacji, to najprawdopodobniej na 90 parę procent jesteśmy również symulacją. Tylko ta symulacja, jeżeli oni zrobili taką symulację, to najprawdopodobniej też są symulacją. I to się tak, wiecie, wszystko zapętla i nie wiadomo, gdzie jest ten oryginalny świat, który rozpoczął tę symulację. I ile ten pierwszy świat musi mieć mocy obliczeniowej, żeby te wszystkie symulacje jakoś zasilić, napędzić. Ile to musi być mocy obliczeniowej? Tak samo jeżeli chodzi o... o to wszystko, że to non stop się rozwija. To jest taki, wiecie, samo robiący się nowy świat. I to samo jest tutaj. Każda warstwa robi coraz bardziej tą symulację niedoskonałą. Niedoskonałą, coraz bardziej niedoskonałą i coraz bardziej niedoskonałą. Prawda, że stworzyłam twój świat. Ale ktoś inny stworzył mój. Jeden po drugim, aż pod wieloma, wieloma warstwami. Na dnie stosu istnieje świat, w którym powstała pierwsza symulacja. Ale podczas gdy każda symulacja tworzy kolejną, oryginał na dnie jest coraz bardziej obciążony. No właśnie, ja o tym mówiłem. Aż wreszcie, jeśli zostanie wykreowana jeszcze choćby jedna symulacja, nieważne jak abstrakcyjna, wystarczy, aby przeciążyć i zawalić całą konstrukcję. Powiedz mi, czy jesteśmy na szczycie stosu? Zgadza się. W takim razie jest coś, czego nadal nie rozumiem. Dlaczego po prostu nie odetniesz nieskończonej pętli na samym początku? Dlaczego próbujesz zachować ten świat, nie eliminując nas? I dlaczego tu jesteś? Po co w ogóle zawracasz sobie głowę, rozmawiając o tym z nami? Czego ty zawracasz sobie głowę, rozmawiając z nim? Ej, stoję obok. O co innego? On jest... Lindley? To jest nasze dziecko, kurde. Powiedz mi, kim my jesteśmy dla ciebie? Dla mnie? Dla mnie jesteście nikim. Aczkolwiek, to nie ma większego znaczenia. W końcu nie różni się tak bardzo od ryżrobota z waszego świata. Nie wyglądasz jak ryżrobot.
Nie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Też jesteś sztuczną inteligencją przerobioną do celów symulacji. Cóż, nie do końca. Ale i tak zajmuję się sprzątaniem po was. Te światy mogą być symulacjami, ale system nadal przestrzega praw fizyki. Aż do przesady, powiedziałabym. To jest kobieta, ale to jest bot, więc może mieć męski jej głos. W takich przypadkach jak ten ktoś musi ręcznie zapobiec implozji wszystkiego. Oj, przepraszam, Windows jak zwykle. Na szczęście tak się składa, że dysponuje wrodzoną zdolnością ignorowania praw fizyki. Ale to jest historia na inną okazję. Hej, co ty? Idziemy? Samolocik jest z pewnej innej gry tych twórców. Jest wiele stycznych punktów poza tym, w którym się znajdujemy. Każdy moment wykwita w niezniszczoną ilość własnych odnóg. Ale ta konkretna styczna jest obserwowana, dlatego, że jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa, ponieważ pomimo tego, że znajduje się na samym szczycie stosu, była prawie identyczna jak oryginalna rzeczywistość. Wszystko rozpoczęło się w ten sam sposób. Twoje dzieciństwo, twoja młodość, twoja diagnoza. I tak samo jak tutaj, wbrew przeciwnościom, brnęłaś naprzód. Nie marnując ani chwili, aby zrozumieć tyle świata, ile tylko mogłaś, póki jeszcze mogłaś. Nauczyłaś się tyle, ile mogłaś. Starałaś się tak bardzo, jak mogłaś. Poznałaś kogoś. Kogoś, z kim wyobrażałaś sobie swoją przyszłość. I zaczęłaś pracę, która mogła zmienić świat. Przynajmniej przez jakiś czas tak ci się wydawało. Aż stała się czymś, czego nie mogłaś dłużej znieść. Uciekłaś, zwiedziłaś świat. Zastanawiałaś się, czemu wcześniej tego nie zrobiłaś. Bazowa rzeczywistość, z której pochodzimy, podążała tą samą ścieżką. Aż do tego momentu. Kiedy wróciłaś z podróży i dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. Kiedy twój stan pogorszył się w jej trakcie. Kiedy musiałaś dokonać wyboru pomiędzy sobą i dzieckiem. Postanowiłaś opóźnić zabieg do momentu, kiedy będzie gotowe się urodzić. Wybrałaś dziecko. Gratulacje, ale proszę odpocznij porządnie. Potrzebujesz trochę czasu, by dojść do siebie, a już jesteśmy spóźnieni. Niedługo przeniesiemy cię na oddział chirurgii. Rozumiem. Co u niego?
Wszystko w porządku. Teraz to o ciebie powinniśmy się martwić. Jest malutki. Nasz mały Toby Reynard. Właściwie, jeśli o to chodzi, myślałem o tym i może powinien jednak dostać twoje nazwisko. Moje? To znaczy, nie widzę powodu, by tak nie zrobić. A po tym wszystkim potrafię znaleźć ich wiele, by nosił twoje. Byłoby wspaniale. Chociaż Toby nie pasuje tak dobrze do mojego, nie sądzisz? Masz jakiś inny pomysł? Może Nail? Nail, Tak, podoba mi się. Nasz mały Nail Watts. Myślę, że Toby Watts spodobał. W nowej rzeczywistości twój syn nie miał żadnych komplikacji związanych z wcześniejszym porodem. Przeszedł przez dzieciństwo bez problemu. Zda to z całą miłością, jaką ty i Quincy mogliście go obdarzyć. Ale ty nigdy w pełni nie wyzdrowiałaś. Opóźniony zabieg nie mógł cofnąć zmian, które już zaistniały. Więc spędziłaś dużą część pozostałych lat swojego życia przykuta do łóżka. Jednak, może dzięki woli bycia z nim, żyłaś dużo dłużej niż prognozowano. By patrzeć jak dorasta, choćby jeszcze odrobinę dłużej. Ale w końcu, kiedy poczułaś, że twój czas się zbliża, odszukałaś pewnych starych przyjaciół. By zostawić mu coś na czas, kiedy już dorośnie. Zostawiłaś mu fragment swoich wspomnień. W tamtych czasach nie było jeszcze sposobu, by je odszyfrować. Ale jednak pewnego dnia miałaś nadzieję. Nieszczęścia chodzą parami. Niedługo po twojej śmierci u waszego syna zdiagnozowano tę samą dziedziczną chorobę. Ale może było to dla niego przypomnienie o ograniczonym czasie na ziemi, memento mori. Poruszyło to w nim coś, pchnęło do przodu, podobnie jak w twoim przypadku. I chociaż próbował odsunąć się od innych, wiedząc, co może czekać tych, którzy się zbliżą, nie ze wszystkim mu się udało. Powoli, od samych podstaw, pracował i parł naprzód. Ścieżką pozostawionych przez ciebie badań. Ale mimo wszelkich starań, kiedy nadszedł czas, raz za razem fundacja odrzucała go ze względu na twój przypadek. Zaczął zatem szukać alternatywnej drogi. Zwrócił się do zewnętrznej firmy, która korzystała z licencji nieudoskonalej jeszcze technologii. I dość szybko dostał się w jej szeregi. Z niewielką pomocą przyjaciółki. Była to zewnętrzna firma, ale nadal dawało mu dostęp do kodu i sprzętu. Firma, która używała tej technologii do spełniania ostatnich życzeń poprzez zmianę wspomnień. Firma znana jako Sigmund Corp.
Minęło wiele lat od tamtej chwili. W tym czasie pomógł wielu pacjentom i był świadkiem końca wielu żyć. Przez cały czas własnoręcznie ulepszając technologię dzięki dostępowi do sprzętu i danych. A dzisiaj, w tamtym świecie, wreszcie mu się powiodło. Świat, w którym się znajdujemy i wszystkie inne światy stosu, na których on stoi. Są wynikiem pierwszego testu funkcjonalności pierwszej maszyny, którą ukończył. Pierwszy udany test. Ta maszyna, którą zbudował, do czego ona służy? Okno do świata, gdzie każdy mógłby zostawić fragment siebie po śmierci. Tak, że każdy, kto kiedykolwiek istniał, nawet jeśli bardzo krótko, mógłby mieć trwałe miejsce na tym świecie. I bez potrzeby żegnania się jeszcze wcześniej niż musi. Aby zobaczyć i doświadczyć wszystkich różnych możliwości, które oferuje jego życie. Przez całe moje życie od dnia, kiedy się urodził, żałowałem, że nie podjęłam innej decyzji. Jestem taka szczęśliwa, że w tamtym świecie to zrobiłam. Taka szczęśliwa, że żyję. Już prawie czas. Teraz, kiedy wyszliśmy poza granicę ustalonych zdarzeń, ta styczna musi zostać zakończona. Zakończona? To tylko jedna styczna. Nie możesz tym razem odpuścić? Ale nie chodzi tylko o tę jedną styczną. Pośród niezliczonych ścieżek, które wygenerował ten test, to nie jest jedyna, która dotarła aż tutaj. Podczas gdy rozmawiam z wami na tym dachu, rozmawiam też z tysiącami waszych innych wersji, gdzie indziej. Im też udało się dokopać wystarczająco głęboko, by mnie znaleźć. A jeśli ich nie zakończę, fundament runie i tak czy inaczej zabierze wszystko ze sobą. Ten świat nie został zaprojektowany, by istnieć poza ten moment. Ale... pomijając świat, mogę mieć sposób, aby dać wam więcej czasu. Kiedy będziecie gotowi, chodźcie ze mną. Jest miejsce, w którym musimy się wybrać. Wykryto anomalię. Robot? Przyszliście w samą porę. Hej, czy oni mogą pójść z nami? Nie. Obawiam się, że to niemożliwe. Tam, dokąd się udajemy, nie ma dla nich protokołu. Będą musieli zostać tutaj. No kitku weźcie, no. Hej, jeśli chodzi o to, co tam się stało. Wiem, było strasznie, co? Posłuchaj, nie obwiniam cię za to, że uciekłeś. Szczerze mówiąc, tak spanikowałem, że nawet nie zauważyłem, że cię nie ma. No a z drugiej strony... przykro mi, że przez nas świat zostanie usunięty. Powiedziałbym, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale nawet nie istniejemy, więc chyba nam to nie grozi. Tak szczerze, nadal nie wiem, czym w ogóle jesteś, ale... może pewnego dnia spotkam cię podczas restartu i się dowiem, co? Trzymaj się, stary. Czyli... słyszałeś wszystko, tak? Potwierdzam, mam dostęp do bazy danych Lindy. Ale nie martw się, albowiem jestem przyzwyczajony... przyzwyczajony do czego? Do przestawiania istnieć... przestawania istnieć. Jestem wyłączany co dzień. Nie jestem pewny, czy to samo, ale miejmy nadzieję, że tak. Nie może być różnicy pomiędzy nicościami. Bywaj, do zobaczenia. Bywaj, ryżobocie.
Ogrodnik byłby wściekły. Wredne. Nic nie ma? Już nie. Wszystko dobrze? Ej, Lindri. Tak. Tak, lepiej niż dobrze. Więc... możemy iść? Tak. Lindri? Jestem gotowa. No to gdzie idziemy? Gdzieś daleko, ale będziecie mieć dobre towarzystwo. Dobrze. Ta przejażdżka może być trochę bardziej intensywna od poprzedniej. Wolisz miejsce z przodu czy z tyłu? Nie ma znaczenia. Może niech Lindri usiądzie z przodu. W porządku. Jak wolisz. Pogardło przepukać. No kurwa! Dotarliśmy do naszej stacji. Wygląda na to, że przybyliśmy jako ostatni. Jako ostatni? Co to wszystko jest? Czy oni wszyscy... wersja was dwojga ze stycznych, których się zmaterializowałam. Tak. Najmniej te, które dało się uratować. Które dało się uratować? Tak, nie możemy przedłużyć każdej odchylonej od normy wersji was, ale... jeśli skonsolidujemy te wystarczająco podobne, to zostanie tylko jeden komplet do załatwienia. To jest sposób na zakończenie dzikich, nieskończonych pętli przy jednoczesnym zachowaniu was, w pewnym sensie. A skoro o tym mowa... chyba już wszyscy tu są. Proszę. Od razu lepiej, prawda? Przepraszam, że musicie mnie oglądać w takich okolicznościach, ale postaram się załatwić to szybko. Co ty robisz? Chyba już mówiłam. Ratuję świat. Wreszcie. Cisza i spokój. Te wszystkie światła. Czas, aby odpoczęły, by inne mogły świecić dalej. Za tymi wrotami znajdziecie nowe życie. Takie, w którym twoja choroba zostaje wyleczona i gdzie wszyscy żyją długo i szczęśliwie. To będzie liniowa iluzja, wymagająca skromnych zasobów do utrzymania. Ale dla was będzie równie realna, jak wasze prawdziwe życie. Niech to będzie prezent pożegnalny. Słyszałaś, Lindri? Możemy zaznać idealnego życia. Lindri? To nie ma sensu.
Jestem szczęśliwa, że nasz syn tam jest. Ale nasza przydatność się zakończyła. To, co się stało naprawdę poza tym światem, jest już faktem. Jakie znaczenie może mieć kolejne wirtualne życie, jeśli nawet nasze własne nie miały żadnego? Widziałam już wszystko, co było do zobaczenia. W każdym razie, wszystko, co miało znaczenie. Ale... A jeśli się mylisz? Wiesz, mój światopogląd też się rozsypał, mówiąc delikatnie. Ale jeśli już, to... Czy to nie poszerza możliwości zamiast je zawężać? Skoro o tym mowa, jakie to ma znaczenie, że nasze rzeczywistości nie są rzeczywistością bazową? Może nie były tą jedyną rzeczywistością, ale nadal były naszymi rzeczywistościami i wszystko to znaliśmy. Kto w ogóle może stwierdzić, czy jej świat naprawdę jest ostatecznym końcem stosu? Świat za tymi wratami może nie być prawdziwym względem niej, ale jest najprawdziwszym względem nas. A kto wie, może to będzie przelotne spojrzenie na rzeczywistość, która naprawdę gdzieś istnieje. Rzeczywistość, którą możemy odwiedzić oraz czas, aby razem się zestarzeć. Co powiesz, Linry? Wyruszymy razem w jeszcze jedną podróż? Będziesz na nas czekać? Nie będę musiała czekać. Dla mnie czas to miejsce. Idźcie. Czeka na was nowe życie. Thank you.
No cóż... To było całkiem niezłe, co? Najlepsze. Już czas. To wszystko, co udało mi się zrobić. Czy wystarczyło? Więcej niż mogłabym sobie życzyć. Ale... Chciałbym, żeby naprawdę tu był. Jest tutaj. Jest tu od samego początku. I od teraz już zawsze będzie. Od teraz wszyscy będą. Jezu. Powiem wam, że łezka się zakręciła. Naprawdę, łezka się zakręciła. Oj. Świetna historia, naprawdę świetna. Gra naprawdę warta tych pieniędzy. Mi w ogóle ciężko teraz mówić, bo mnie trzyma jeszcze, wiecie, za gardło, nie? Ale naprawdę, no... Coś pięknego. Oj... No i to właśnie pokazuje, jak życie jest ulotne. Wiecie, ja troszeczkę też patrzę na... No, zupełnie inaczej. Ja już mam 3 dychy. Już w tym, wiecie, etapie... No, już zaawansowanym. Prawie 3 dychy, znaczy nie mam, to jest 29 dokładnie, ale to w tym roku 3 dychy. I to po prostu widać, jak to życie zapieprza. I do tego nie ma powrotu. I do tego już po prostu nie ma powrotu. Gra, która z pewnością, no, raczej mi w pamięć zapadnie, to jest pewne. Naprawdę, no świetnie napisana historia. No może ten chapter drugi troszeczkę był przeciągnięty. Chociaż no, historia też była świetnie zrobiona. No w ogóle ten kod potem na końcu i tak dalej, to też było coś genialnego. No Freebirds Games po prostu robi zawsze świetną robotę. Ale to na tyle świetną, że po prostu... No wiecie, ja nigdy, no raczej nie ryczę na filmach ani tych rzeczy. No w ogóle, no, nigdy nie pamiętam, żeby nie przypominam sobie. A tutaj łezkę zakręciło mi, no, za gardło mnie trzyma, kurde, jakby mnie ktoś, no nie wiem. Ciężko mi w ogóle gadać, co dopiero, wiecie. No, coś pięknego, coś wspaniałego, naprawdę. O, Neil, tu jesteś. Nie mogę dłużej trzymać tego w sobie, muszę ci to wyznać. To nie jest zabawne. Myślę, że trochę było. Więc... Dobrze się spisałem?
Tak, dzięki. Dziwi mnie tylko, że to ma być niby ta idealna linia czasu. Wydawała się idealna tylko przez kontekst nieszczęścia, które już tu istnieje. Bez tego nie byłoby nic do przezwyciężenia. Przeszło, nie pozostawiając po sobie nic ważnego. A jednak... Wiesz, czym jest biblioteka Babel? Mogę wiedzieć, pobrać dane z encyklopedii? Nie, nie trzeba. To teoretyczna biblioteka wypełniona książkami zawierającymi wszystkie możliwe kombinacje liter i znaków interpunkcyjnych. Można tam znaleźć wszystko, co mogło zostać albo kiedykolwiek zostanie napisane. Oczywiście większość z tych książek to bełkot, ale... Raz na jakiś czas sięgasz po jedną z nich i trafiasz akurat na to, czego najbardziej potrzebujesz. No to... Próba wtargnięcia. Muszę iść. Wtargnięcia? Wtargnięcia dokąd? Czekaj, chyba nie... Neil! Przysięgam, że nie mam twojego strzywacza. O, nie bądź śmieszny, po prostu byliśmy w pobliżu. W pobliżu teraz, bardzo daleko, godzinę temu. Zanim postanowiliśmy być w pobliżu. Właśnie, co za zbieg okoliczności. W każdym razie idziemy w pewne fajne miejsce. Idziesz? Jak bardzo fajne. Niespodziewanie fajne. Dzięki. Jeju, nie umiesz się bawić. No nic. W takim razie nie będzie lodowego, ile dasz rady zjeść dla Neila. Powiedziałam, w takim razie nie będzie lodowego, ile dasz rady zjeść dla Neila. Równie dobrze możemy się przejść, Neil. Kto wie, kiedy będzie następna okazja, żeby... Tak szybko się przebrałeś? To jest fartuch, nie sukienka koktajlowa. Spodziewałem się wspaniałości. Ej, zapomniałeś zamknąć. Jest tu ktoś? Halo? To jest symulacja. Epizod 10. Impostor Factory. To the Moon, Sigmund Corp, Sigmund Corp Minizod 2, Finding Paradise i Impostor Factory. Dziękuję za wspieranie tej serii przez te wszystkie lata. Rebirth Games. I koniec. Cała historia, moi drodzy, cała historia. Co mogę naprawdę powiedzieć o Impostor Factory? No świetna gra, naprawdę mega świetna gra. Piękna historia. I naprawdę bardzo zastanawiająca. Czy nasze życie teraz też nie jest jakąś symulacją? I takie pytanie dla was. I mam nadzieję, że osoby, które oglądają tę serię, odpowiedzą mi w komentarzach. Czy jeżeli widzielibyście, że jest to symulacja, chcielibyście dalej w niej kontynuować? Czy jeżeli moglibyście mieć tą symulację doskonałą, to czy wtedy chcielibyście kontynuować, wiedząc, że to jest symulacja? No właśnie. Zostawiam was z tym pytaniem, a tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Shiro, a my się oczywiście widzimy w innych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej.